łapek w górę, teraz mam powiedzieć, spam subskrypcji. Meduza, bla bla bla. 400 tysięcy wyświetleń, już mniej łapek w dół, więc może być lepsze. Numer 17 na karcie na czasie. Zobaczymy, co my tu mamy. Uwaga! Nagrałem tu specjal na milion, a ból jakbym wydawał płytę. I tak chuj z wami to było, dla widzów hejterzy złożyli wizytę. W sumie to dzięki, karta na czasie wleciała od ręki. Dobrze wiedziałem, jak będą wyglądać komentarz. Z uśmiechem na twarzy robię to drugi raz. Dzięki mordeczki za milion subskrypcji na moim kanale. Specjal składa się z tych dwóch nutek. Chcieliście bez autotuna, macie bez autotuna. No i podtrzymuję tylko jedno zdanie. Koło chuja lata hejter. Pozdro! Hej, hej, hej! Ja tylko spełniłem marzenie z dzieciństwa, a wy mnie jebiecie jak psa. I zrobię to drugi raz, żeby pokazać, że kurwa się da. Nie w ogóle nie rusza cały ten hejt, daruj sobie to bla bla bla. To przez takich kurwa jak wy, jak ktoś chce marzyć, to strach. Ja tylko spełniłem marzenie z dzieciństwa, a wy mnie jebiecie jak psa. I zrobię to drugi raz, żeby pokazać, że kurwa się da. Nie w ogóle nie rusza cały ten hejt, daruj sobie to bla bla bla. Przez takich kurwa jak wy, jak ktoś chce marzyć, to strach. Nigdy by mi nie przeszło przez myśl, że będę tu, gdzie jestem teraz. Ludzi raczej ten fejm pożera, ja się uczę go wciąż doceniać. Ej! Tak mnie wychowano, jakieś wartości, a nie w głowie siano. I trochę tej złości, a wciąż jest jej mało. Jak sobie z tym radzi, dziękuję ci mamo. Że mam rodzinę, ludzi to przy nich już nigdy nie zginę. Każdy ma taki charakter, że jeden za drugiego przyjąłby najcięższą winę. Jeszcze raz pozdro Szczecinek, robione ruchy jak kinek. Choć jest paru gości, co podają rękę, a później pierdolą jak interwel. Od mało lata staram się być silny po to. Jak mam coś stawiać, to znajomym i na siebie, bo to jedyna droga, jaką znam, takie życiowe motto. Bo tam skąd jestem, raczej siana, już nie wygrasz w lotto. A ty typie nie bój się o mnie, no bo ja już nigdy nie zwolnię. Chciałem tylko coś zrobić dobrze, a ty co? To nie tak, że to teraz modne. Chciałem tylko pokazać wszystkim to, co dla innych jest niewygodne. Bang! Kurwa, jak on dobrze tu poleciał, jak na kurwa drugi kawałek w życiu. Ja pierdolę. Ej, ale bez kitu to jest fajne. Tam w niektórych momentach, wiadomo, błędy początkujących. Tutaj jakiś offbici gdzieś się wkradł w jednym momencie, że się w rytm nie wpierdolił. Gdzieś tutaj, no Mergani pomagał, ale przy poprzedniej nucie też mu Mergani pomagał, a wyszła chujowa, nie? A tutaj to jest, kurwa, dobre. To nie jest dupsko lizane. Weźcie, puknij pajacu jebany w łeb, kurwa. Poprzedni kawałek, obiektywnie, kurwa, powiedziałem, że był chujowy, nie? Brzmieniowo, bo, kurwa, był pierwszym kawałkiem, ale też jakoś się cisnąłem jakoś strasznie. Ty, ale ta nuta jest bez kitu okej, okay, jak na, kurwa, drugą nutę w życiu. Fajnie tutaj leci, mi się podoba, kurwa, mimo tam niektórych jakichś niedociągnięć. Tutaj jakieś łby, kurwa, napierdalają głupoty, bo to są te takie same typy, co pierdolą, że Czuks jest chujowy, no. Jak nie masz, kurwa, otwartej bani, mordo, jak nie masz otwartej bani, to dla ciebie każdy, kurwa, youtuber rapujący będzie chujowy, nie? Bo masz zamknięty łeb, człowieku. A Meduza spoko tutaj poleciał, bez kitu, ja się w chuj tego nie spodziewałem, myślałem, że będzie lipa, może trochę lepsze niż, poprzedni kawałek. Tutaj on całkiem fajnie, kurwa, operował tym flow, fajny miał luz, w ogóle nie kwadratowo i tak dalej, może, kurwa, brakowało jakiejś większej dynamiki, ale no... No tutaj na przykład trochę dykcja mu poszła, nie? Ale wiesz, typy, kurwa, mi mówią, że liże dupę. Kurwa, youtuberzy robią lepsze, kurwa, gorsze traki, ale zawsze, kurwa, trzy razy większe jechanie po nich będzie, czego ja w ogóle nie rozumiem. Znaczy, rozumiem, bo to są, kurwa, zakute polskie łby, nie? Ale ja naprawdę mogę się przypierdolić do niektórych momentów w tym kawałku, przy czym wiedząc, że to jest, kurwa, koleś, co robi streamy jakieś, nie? Nigdy w życiu pewnie nie rapował, nagrał pierwszy kawałek jakiś na tunie strasznie chujowy z Merganim, który no był słaby. Tutaj według mnie leci bardzo fajnie i to jest na propsie i bez kitu. Mógłbym się przypierdolić do niektórych momentów, ale jest kocur. A tu jakieś downy mogą sobie pisać na czacie, jakieś głupoty we... Tam, Czuks jest dobry na 15-latka, ale tylko na 15-latka. To nie chodzi o to, że na 15-latka.